myślę, że to, co interesującego się dzieje w tym momencie, to to, że rzeczywiście kino bardziej synergetycznie podchodzi do interakcji z naszymi zmysłami. I wiedząc to, że tak naprawdę to nie jest tylko audiowizualne, albo jeżeli działamy audiowizualnie na kogoś, nie aktywujemy jedynie audiowizualnych receptorów, tylko wiele, wiele więcej, możemy w tym momencie scenariuszowo wiele więcej kanałów uaktywnić świadomie, jako filmowcy, aby widz daną historię zinterpolował, zwizualizował sobie we własnym umyśle. Także też nie mówię tutaj o żadnej spiskowej teorii, mówię o bardzo prostych rzeczach, jak po prostu sugestia. Także uczyliśmy się w szkole filmowej o sugestiach, o elipsach. Elipsa to nic innego jak po prostu sugestia pewnej akcji, która się po prostu odbywa już w naszej głowie. Nie możemy wszystkiego pokazać na ekranie, ale w tym momencie, jeżeli wiemy, że sugestia wizualna może mieć impact na nasze wyobrażenie, powiedzmy nie, organoleptyczne albo odwrotnie, to też możemy właśnie się bawić. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem ogromną optymistką, także tutaj się może już zacząć pewna dyskusja. Na panelu była też mowa o negatywnych albo bardziej destruktywnych aplikacjach nowych technologii, co się dotyczy każdej innowacji. Także chciałam tutaj właśnie w kontrze do ludzi o pesymicznym nastawieniu powiedzieć o wszystkich bardzo konstruktywnych rozwiązaniach, jak właśnie medycyna, edukacja plus sam storytelling, czyli nasze myślenie o kulturze. Jest ogromna ilość już przykładów, jeszcze nie zbadanych do końca, także nie mamy jakby naukowych, zbyt wielu naukowych publikacji, one już są, ale nie jest ich bardzo dużo, jak virtual reality, jak wirtualna rzeczywistość w połączeniu na przykład z robotyką może pomóc osobom sparaliżowanym, osobom w traumie, osobom z depresją, osoby starsze są aktywowane i mobilizowane do innego trybu życia. Moim zdaniem to jest całe morze nieodkrytych jeszcze aplikacji. Jestem bardzo jakby z wielkim ekscytacją czekam na nowe rozwiązania. Edukacja myślę, że też, aczkolwiek tutaj jest dyskusja, wiadomo, etyczna, bo mamy obawy o, obawiamy się uzależnienia od gier, od mediów, więc tutaj musimy bardziej strategicznie podejść do tego, jak nowe media użyjemy do angażowania młodych widzów. No a storytelling, czyli my, tak zwani makerzy, no to wydaje mi się, że po prostu mamy ogromną ekscytację do eksperymentowania, jakby do badania właśnie, jak inaczej możemy napisać skrypt, ale też jak inaczej musimy poprowadzić całą produkcję, aby ta nowa historia, czy też w Cinematic VR, czy też Augmented Reality, żeby ona działała, żeby była realistyczna, no bo wiadomo, że tutaj mamy jeszcze problemy. Cała idea całego festiwalu jest fantastyczna. Jestem pod wielkim, jakby, jestem bardzo zaskoczona. Nie wiedziałam tak naprawdę, kto mnie do końca zaprosił, bo jestem u siebie w szkole filmowej, a jednocześnie widzę bardzo wiele nowych twarzy i bardzo świeży input, świeży pod kątem inny niż do tej pory doświadczałam. Także ta synergia różnych dziedzin jest niezmiernie istotna. Bardzo mi bolało tak naprawdę w poprzednich latach, że nie mamy zbyt wiele kanałów komunikacji. Powinniśmy razem współpracować. Nam często brakuje teoretycznego podejścia albo takich refleksji albo na panelu. Wiele nazwisk spadło takich, o których ja w życiu nie słyszałam i mam niezmiernie teraz ochotę tego poczytać i odnieść to do praktyki. Z drugiej strony to samo było, jak studiowałam inaczej film i psychologię. Psychologowie myśleli, że odkrywają świat, kiedy stwierdzili, że patrzymy się na oczy interlokutora. Tym bardziej filmowcy wiedzą o tym, że robimy zbliżenia na te konkretne elementy ciała i to działa w sposób naturalny. Także ten właśnie brak przepływu informacji między różnymi dziedzinami bolą mnie wcześniej i bardzo się cieszę, że współgramy, współdziałamy i dyskutujemy o tym, aby nie odkrywać świata po raz wtóry i działać bardziej innowacyjnie. Nie sparafrazowałam pierwszych dwóch.